Cześć Boże, pokój i dobro, Piotr Podlecki. Drodzy Państwo, chciałem Państwu dzisiaj zaproponować kilka książek dotyczących obszaru rozwoju duchowego, o którym dotychczas nie mówiliśmy. Kiedyś, gdy wspominałem o książkach księdza, profesora Edwarda Stańka, mówiłem, że fundamentem jego prac jest pismo święte. I ojcowie Kościoła, a przede wszystkim doświadczenie Boga w tradycji kościoła. Chciałem dzisiaj Państwu zaproponować kilka książek wydanych między innymi przez bratni Zew, ale nie tylko, które dotyczą kościołów wschodnich, a raczej należałoby powiedzieć dotyczą kościoła niepodzielonego ze wschodu. Otóż. Jednym z takich niezwykłych autorów jest Tomasz Szpidlik. Wydał taką książkę Modlitwa według tradycji chrześcijańskiego wschodu, Przewodnik Systematyczny. Bardzo dobra książka. To są czasy, mówię o tematyce książki, kiedy Kościół jest jeszcze niepodzielony, ale. Coraz częściej zdarza się, że Kościół Wschodu i Zachodu kładą akcenty na różne rzeczy. Ksiądz Szpidlik, jezuita, jest jednym z najbardziej liczących się w świecie specjalistów od Kościołów Wschodnich. Urodził się w 1919 roku, czyli 99 lat temu. Drodzy Państwo, jest bez wątpienia niekwestionowanym autorytetem, jeżeli chodzi o nauczanie ojców Kościoła. Bardzo polecam tę pracę. Brat Nizew to wydał, i byłem nawet, muszę powiedzieć, bardzo zaskoczony, gdy się okazało, że ta książka nie schodzi na pniu. To jest Państwa zaniedbanie, bo książka jest mocna. Jan Paweł II mówił o tym, że zachód i wschód to są dwa płuca Kościoła. I mówił o tym, że Kościół musi oddychać y, dwoma płucami. To znaczy, y, czerpiemy na przykład ze świętego Jana Chryzostoma i czerpiemy ze świętego Augustyna. Czerpiemy z Orygenesa i czerpiemy ze świętego Ambrożego. Bardzo polecam tę książkę. Y, to samo wydawnictwo wydało też książkę. Na temat duchowości kościołów wschodnich w czasach ojców Kościoła. Bardzo polecam. Podobna szata graficzna, oczywiście inna ikona na, na okładce. Warto zwrócić na to uwagę. Gdyby ktoś nie dowierzał, to Tomasz Szpidlik napisał taką książkę: Medytacje nad Ewangelią Dni Powszednich. Przewodnik do dialogu. Ze słowem Boga. Tutaj mamy rozważania nad Ewangelią, tak jak mówię, nawiązujące w sposób egzystencjalny, to znaczy taki, który w sposób przejmujący dotyka naszego życia. Analizuje Ewangelię oczami ojców Kościoła. Jest jeszcze drugi tom y, y, książki tego autora, też wydany przez brat Izef, mianowicie y, Medytacje nad Ewangeliami w święta i w niedzielę. Y, polecam obydwie te książki y, z komentarzami Ewangelii, y, polecam te opracowania ojca Szpidlika. Na pewno państwo nie pożałujecie, że spróbujecie zapoznać się również z tym wymiarem duchowości Kościoła Powszechnego. Pamiętajmy, że do Kościoła rzymskokatolickiego należą też Kościoły wschodnie, które uznają autorytet Ojca Świętego. Ja pamiętam, że kiedyś trochę się nie dogadaliśmy z pewnym batiuszką grecko-katolickim. Prowadziłem wtedy rekolekcje dla grekokatolików i Jeden z ksiądz, batiuszka, zaprosił mnie do siebie do domu na kolację. Jego żona przygotowała, matuszka przygotowała bardzo smaczną kolację. No i wtedy te... rozmawialiśmy na różne tematy, i powiedziałem, że pełnia nauczania Jezusa Chrystusa jest w kościele rzymskokatolickim. Jak to powiedziałem. To okazało się, że uświadomiłem sobie, że popełniłem fopa. Batiuszka natychmiast zwrócił mi uwagę, że to nie chodzi tylko o kościół rzymsko-katolicki, jest też kościół grecko-katolicki. Nieporozumienie polegało na tym, że on mówił o liturgii, a ja mówiłem o głowie kościoła. Bo dla Greków czy dla ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wiadomo dla każdego kościoła katolickiego głową jest Jezus Chrystus, ale jego reprezentantem jest następca świętego Piotra. W związku z tym y, można powiedzieć, że kościoły wschodnie y, też są kościołami rzymsko-katolickimi, katolickimi, bo są powszechne ale rzymskie nie dlatego, że posługują się łaciną czy liturgią łacińską, a dlatego, że głową kościoła jest papież w Rzymie. W każdym razie polecam to Państwa uwadze, tylko chciałem pokazać, na przykład z tej samej edycji ukazały się książki Silvano Fausti, Rozważania, Rozważaj i głos Ewangelię, katecheza narracyjna Ewangelii według Świętego Marka. Cóż znaczy taki rozbudowany i trochę dziwny tytuł? Otóż chodzi o to, że autor analizuje tutaj wers po wersie w Ewangelię Marka. Jak wiecie Państwo, Ewangelia Marka jest zalecana jako pierwsza Ewangelia tym, którzy na przykład chcą przystąpić do Kościoła czy chcą się spotkać z nauczaniem Kościoła. Dlatego, że są Ewangelie, które są bardziej takie rozbudowane czy zaawansowane teologicznie, jak na przykład Ewangelia Świętego Jana. Są Ewangelie, które są adresowane w pierwszej kolejności do środowiska żydowskiego. No, taką Ewangelią w pierwszej kolejności była Ewangelia świętego Mateusza. Natomiast Ewangelia Marka, poza tym, że jest najkrótsza, najprawdopodobniej najstarsza. To jest adresowana w pierwszej kolejności do Pogan. Do Pogan Którzy nic nie rozumieją z tego, w co wierzyli Żydzi, i nic nie wiedzą na temat tego, w co wierzą chrześcijanie. I dlatego, gdyby ktoś z Państwa chciał jakoś pogłębiać swoje zakorzenienie w Ewangelii według Świętego Marka, to polecam tę książkę. Wydawnictwo Bratni Zew wydało komentarze do różnych Ewangelii i do dziejów apostolskich. Zachęcam tych, którzy nie mają jakiegoś głębszego doświadczenia w czytaniu Pisma Świętego, albo dotychczas się w ogóle z nim nie zetknęli, do sięgnięcia do Ewangelii Marka, według Marka. Tak należałoby mówić poprawnie. A gdyby ktoś chciał w jakiś sposób pogłębić, no to oczywiście zachęcam do tej książki i do onegdaj wspomnianych książek księdza profesora Edwarda Stańka, bo są naprawdę mocne. Drodzy Państwo, wracając do kardynała Szpidlika, wprowadzenie do modlitwy serca najprostsze rady. To jest książka, która wygląda w ten sposób, że jest jakaś myśl przewodnia i bardzo krótki komentarz. Jest jakieś pytanie i bardzo krótki komentarz. Jest jakieś zalecenie i bardzo krótki komentarz. Zachęcam Państwa do tej książki. Jest najprostszą chyba z jego książek, a jednocześnie dotyka tego typu modlitwy, który nam, rzymskim katolikom, nie zawsze jest bliski: modlitwa serca. Polecam bardzo, dlatego że ta książka schodziła na pniu ze wszystkich książek kardynała Tomasa Szpidlika, które wydał bratni Zew. Ta książka cieszyła się największą popularnością i największym zainteresowaniem. Także warto do tego sięgać, zwłaszcza jak ktoś chciałby zacząć swoje doświadczenie, czy to z modlitwą jezusową, czy z modlitwą kontemplacyjną, czy z modlitwą serca oczywiście. Ale drodzy Państwo, chciałbym Was zachęcić też do takiej formy modlitwy liturgicznej, która być może wielu z Państwa wydaje się obca, tajemnicza, nieznana. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali modlić się liturgią godzin. Żebyście sięgnęli do brewiarza, jak to się potocznie mówi. Brewiarze mamy w różnej formule. Jest brewiarz tak zwany kapłański, prawda? Cztery grube tomy, które kapłan jest zobowiązany używać, modlić się liturią godzin każdego dnia. Mamy potocznie taki nazywany brewiarz dla zakonnic. To jest kompedium zawierające skrót z tych czterech tomów kapłańskich. To jest gruby tom, ale jeden. I wiele zakonów żeńskich, które są zakonami aktywnymi. Posiłkuje się, używa, korzysta z tej jednotomówki. Są oczywiście brewiarze dla świeckich. Brewiarze dla świeckich charakteryzują się tym, że nie ma tam poszczególnych godzin liturgicznych z całego dnia, tylko są godziny liturgiczne no przede wszystkim trzy, a czasami nawet dwie. Czyli jutrznia jako modlitwa poranna. I nie spory jako modlitwa wieczorna. W wielu brewiarzach dodaje się jeszcze kompletę jako modlitwę przed snem, nocną. Otóż, drodzy Państwo, widziałem nawet brewiarze tygodniowe. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, czyta brewiarz tygodniowy, i okazuje się, że po tygodniu wracamy do tego samego punktu wyjścia. I można tak odmawiać miesiącami ten brewiarz tygodniowy, i uwierzcie Państwo, może się okazać, że po roku odmawiania takiego brewiarza nagle uświadamiasz sobie, że tylko coraz bardziej pochłaniasz, pogłębiasz, wchodzisz w niego, chociaż wcale tam nie ma jakiegoś nadmiernego urozmaicenia tekstów. Zresztą tak jest z Święty Ignacy Loyola mówił, że. Cały smak chleba zawarty jest w skórce od chleba. To znaczy, nie musisz zjeść bochenka chleba, żeby się dowiedzieć, jak smakuje chleb. Może wziąć małą skórkę, rzuć ją i lepiej poczuć ten smak niż ktoś, kto je w pośpiechu i nie zwraca na to uwagi. Podobnie jest z tym tygodniowym brewiarzem czy miesięcznym brewiarzem. Zresztą wszystkie brewiarze mają ten cykl miesięczny, czterech tygodni. W związku z tym, jak Państwo byście się zdecydowali kupić na przykład brewiarz dla świeckich, jest w, w ogromnej ilości edycji, wydań, w różnych formach, to na, pe na pewno Państwo nie pożałujecie, dlatego że większość tych brewiarzy dla świeckich jest w taki sposób wydana, że człowiek, który nie ma z tym doświadczenia, Otwiera i ma tam wszystko, prawda, z instrukcją obsługi. A teraz odmów psalm wezwania, który znajduje się na stronie tej i tej. A teraz hymn taki i taki na trzeci tydzień, który znajduje się tam i tam. Bardzo wygodne w użyciu. Natomiast może się zdarzyć, że dla kogoś mimo wszystko będzie to za trudne, no to wtedy się trzeba wybrać do kogoś, kto brewiarz odmawia. Pewnie jakiś katecheta, który uczy lekcji religii, wikary w parafii, albo pójść na dyżur do proboszcza i powiedzieć: Chciałbym odmawiać ten brewiarz, proszę mi powiedzieć, jak się to je, jak to mam używać. I ksiądz wtedy, prawda, najprościej jak to możliwe pokaże. Natomiast, proszę Państwa, liturgia godzin to jest liturgia całego kościoła. To znaczy cały. Kościół na całej ziemi, na całej kuli ziemskiej, 24 godziny na dobę, wielbi Boga odmawiając tę samą liturgię godzin. Bardzo Państwa do tego zachęcam, ale uwaga, może się zdarzyć, że. Yy, dla kogoś jest to egzotyczne? Dlaczego mam tu jakieś responsoria, a tutaj jakieś komplety, a dlaczego kompleta jest tygodniowa, a brewiarz czterotygodniowy, a tam jeszcze wstępy do czytań niedzielnych i tak dalej, i tak dalej. I tu zmierzamy do sedna. Wydawnictwo Petrus wydało taką książkę trojga autorów, m.in. księdza Bogusława Nadolskiego, liturgisty, pod tytułem Kompleta. Kompleta jest tygodniowa. To znaczy poniedziałek, wtorek, tak przez cały tydzień i od nowa. I nawet jeżeli ktoś nigdy nie odmawia, nie ma czasu, nie potrafi, y, nie y, nieszporów, nawet jeśli do tego jeszcze nie dojrzał, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odmawiał chociaż kompletę. W związku z tym, no tego to już może nauczyć każdy. No, można podejść, prawda, do... Y, y, Jakiegoś kościelnego i może się okazać, że też odmawia. Natomiast gdyby ktoś chciał lepiej zrozumieć, co to jest kompleta, dlaczego to są te psalmy, dlaczego te czytania, dlaczego ta modlitwa, to polecam tę książkę Kompleta, czyli Liturgiczna Modlitwa na Zakończenie Dnia. Ja ją czytałem z prawdziwą przyjemnością. Ja lubię kompletę. Kocham kompletę. W ogóle kocham brewiarz. Swego czasu wydawnictwo Promic czy Promik, nie wiem jak to się wymawia, wydało taką książkę Modlić się liturgią godzin. Ona szybko zeszła, później jej nie było, później były do dodruki. Jeżeli państwo poszukacie na Allegro czy w wydawnictwie to pewnie znajdziecie. To jest cieniutka książka, ale zawiera rezumé po prostu kwintesencję tego, co warto wiedzieć na temat brewiarza. Natomiast ja Państwa chciałem zachęcić do przeczytania komplety i zacząć od tego. Zacząć od modlitwy, która zajmuje wieczorem 5, 10 minut, 15, w zależności od tego, jak szybko ktoś czyta i jak w jakim tempie ktoś medytuje ten tekst. Dla wielu Państwa może się okazać y, czymś nowym modlić się, co. Na przykład w nocy o śmierć. Tam jest taka modlitwa, którą ja zawsze przed snem z dziećmi odmawiam noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I moje dzieci, odbycia maluchami, modlą się o dobrą śmierć. A jak ostatnio mówił ksiądz, profesor Edward Staniek, modlić się o dobrą śmierć, w modleniu się o dobrą śmierć nie ma nic złego, drodzy Państwo. I moje dzieci nie są, moje dzieci nie są zestresowane, nie jąkają się, nie moczą się, nie mają problemów z jedzeniem, nie przeżywają jakichś silnych depresji z tego powodu, że jak sięgną pamięcią, zawsze modlą się o to, by Noc spokojną i śmierć szczęśliwą dał im Bóg wszechmogący. Bardzo dziękuję Państwu, zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Podlaski.